Ile sprzedano pay-per-view na High League 5? Znamy wyniki. W sobotni wieczór odbyła się kolejna gala Freak Fight of Fire. Kredyt gotówkowy? Więcej ciekawych historii znajdziesz w przeglądzie sportowym. Influencerki miały ściągnąć swoich fanów. Dobra, jebać. Tutaj, statystyki sprzedaży nie porywają. Jak udało nam się dowiedzieć... dlaczego mi się wyświetla ta reklama? Jak udało nam się dowiedzieć, włodarze na całą kartę walk wyłożyli około 3 milionów złotych. Natomiast liczba sprzedanych pay-per-view nie była zawrotna i wyniosła około 150 tysięcy. Nie są to oczywiście złe statystyki, bo włodarze nie musieli dokładać do wydarzenia. Jednak po odliczeniu wszystkich kosztów spodziewano się znacznie pokaźniejszych zysków. 5 zł. I teraz jest pytanie. Bo z jednej strony był mecz... taka kwota na hajnie zostałaby zaakceptowana technicznie. Ale słuchaj, panie kolego. Można postawić kilka zakładów, mniejszych kwot, nie? I na przykład z kilku kont, bo kilka kolegów. Na przykład każdy postawił 10 zakładów. Nie? Coś w ten deseń. To by przeszło, czy nie? Nie wiem. Wybiłeś mnie. Wybiłeś mnie teraz. Poczekajcie, ja muszę sobie rzucić to. Dopiero walki się zaczęły, jak była tam 20. O 22. Oni strasznie przeciągali, nie, tą galę. Więc czy ten mecz tak wpłynął? Trochę na pewno, ale. 5 złotych. Dopiero się dowiemy, gdy będzie fame, nie? Na początku roku. Bo mamy tak, bardzo niską sprzedaż gali Prime MMA. I mamy spory spadek, jeśli chodzi o High League. Natomiast czy karta High League na piątce była dużo gorsza od tej z czwórki? To nie wiem, musiałbym zobaczyć w ogóle tą czwórkę, kto tam walczył. Ale chyba jakiejś takiej znaczącej różnicy nie ma. I to jest właśnie teraz pytanie. Czy już jest taki przesyt, że gale freak fightowe teraz będą spadać? No bo sprzedaż dwóch już spadła. Teraz pytanie, Fame też miał słabszą... 16 niż 15, ale tutaj była, no trzeba przyznać, no słabsza karta walk na 16. I teraz będzie pytanie, czy, bo podejrzewam, że na 17 może być lepsza, bo ciężko będzie zrobić chyba taką, jak była na 16. Na 16 było cięcie kosztów, nie? Jakby wprost mi chłopaki gadali, nie? Że jak będzie możliwość na przykład mojej walki, to że oni jeszcze mają budżet, nie? Że cały dostępny budżet nie został wykorzystany, że jeszcze mogą dorzucić jedną walkę na 16, na przykład gdybym ja się zdecydował, gdyby się Nitro zgodził wtedy, nie? Ale no wiadomo, Nitro boi się potężnego junglera z Watachy, więc do walki nie doszło. Więc teraz podejrzewam, będzie ta karta lepsza na 17. I pytanie, jaka sprzedaż? Bo jeżeli będzie niższa sprzedaż, a to będzie pierwsza gala w roku, no to będziemy mieli jasny komunikat, że freak fighty mają tendencję spadkową.